Dzień dobry kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na film jak zrobić strojek dekoracyjny do pokoju. To będzie strojek taki z materiałami, które mam w ogrodzie. Są to świerki, sosny, szyszki, które zbierałam, malowałam, orzechy, świeczka, palemki, ozdoby, które po prostu udało mi się uzbierać, jakieś aniołki. Także pomyślałam, że to jest dobry czas. U mnie przyprószyło śniegiem, jest zima, także pomyślałam sobie, że jakąś taką pachnącą dekorację do pokoju chciałabym zrobić i może Was zainspiruję do zrobienia takiego filmu, ponieważ święta się skończyły, stroiki już, które były u mnie w domu na święta, dzisiaj właśnie bombki i takie rzeczy popakowałam, schowałam do pudełek i byłam też w ogrodzie i pomyślałam, że zrobimy właśnie nowy strojek, także u mnie się robi biało, trochę przyprószyło, ale jest spoko. Także założyłam sobie taką różową, taki szalik, żeby po prostu tutaj włosy mi nie przeszkadzały, także trochę jestem w innej odsłonie, także mam nadzieję, że Wam się podoba, Wam to nie przeszkadza. Teraz pokażę Wam, co przygotowałam. Także tutaj zrobimy go, ten strojk, pomyślałam, że właśnie mam taką wanienkę po kosmetykach, w której jest terapian. Będziemy wybijać właśnie tutaj wszystko to, co właśnie sobie tutaj zapragnę wkomponować. Do tego jest duża świeczka. Ona była raz zapalona, także ona jest nowa. Także tych świeczek mam trochę, ale też nie chcę za bardzo ładować za dużo. Do tego jest srebrny świerk, są orzechy, są szyszki, które zbierałam, malowałam ręcznie, są reniferki, jest pinia, są tuje, właśnie takie drzewa dekoracyjne, anioły i jeszcze takie ozdoby, także tutaj szyszkę mam jedną taką ładną złotą też, no i takie białe, które też uważam, że bardzo fajnie wyglądają. No i tutaj jestem sobie z herbatką i sobie właśnie tutaj mam jeszcze szyszki. To wszystko przyniosłam właśnie w tym pudełku, bardzo fajnie mi się to zbierało i można było takie stare rzeczy wynieść, a włożyć nowe. Także bardzo fajne jest to pudełko właśnie też do ogrodu, do zbierania takich dekoracji. No to co, zapraszam Was do oglądania tego stroiku, także jak będę w kolejnej fazie, to pokażę Wam, co udaje mi się już zrobić. Także zapraszam Was do oglądania i pokażę Wam w kolejnej fazie, jak już mój stroik rośnie. Słuchajcie, tutaj w tej chwili włożyłam również papier dekoracyjny, żeby zasłonić ten styropian, a do środka styropianu będziemy wbijać gałązki. Także to jest taka udeczka właśnie tutaj z takim kolorowym, różowym papierem serduszka, która też będzie wyglądała bardzo ładnie. I to jest taka ozdoba, właśnie tutaj owinęłam i pociąłam na mniejsze kawałki, żeby po prostu była to taka dekoracja, także to jeszcze można będzie upiększyć. Także to jest kolejna faza. Możecie tutaj wkładać jakiekolwiek papiery, także takie foremki można też kupić gdzieś w sklepach, na pewno lub w zestawach kosmetycznych. Słuchajcie, strojek już jest gotowy i skończony, także powstała taka właśnie ciekawa kompozycja. Także właśnie wygląda on tak, w ten sposób. Jest taki dosyć kolorowy, bym powiedziała, troszeczkę różowego papieru, szyszki, ozdoby i także jest, tutaj będzie się paliła jedna świeczka w środku. Także taka po prostu pachnąca dekoracja na stół. Mi się podoba, wyszło ok, naturalnie i będzie ładnie tutaj pachniało w domku. Można to zrobić właśnie wykonując, dodając różne elementy. Także ja tutaj z aniołkami, trochę jeszcze reniferki. Także wyszło to spoko, podoba mi się, mam nadzieję, że Wam się podoba. Także zapraszam do robienia takich strojków. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie, proszę o subskrypcję kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.